Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono dwie figury. Figura pierwsza powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z kwadratu o boku długości 6, a figura druga powstała przez usunięcie dwóch kwadratów jednostkowych z prostokąta o bokach długości 4 i 8. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Obwód figury pierwszej jest równy obwodowi kwadratu o boku 6. Prawda czy fałsz? Obwód kwadratu o boku 6 to 6 razy 4, czyli 24. Musimy teraz wyznaczyć obwód tej figury. Ten bok ma długość 6. Ten również ma długość 6. Ten ma długość 4. Ten długość 1. Ten 2. A ten 5. 6 plus 6 to 12. 12 plus 4 to 16. 1 plus 2 to 3. 3 plus 5 to 8. 16 plus 8 to 24. Rzeczywiście, obwód tej figury jest równy obwodowi kwadratu o boku 6. I drugie pytanie. Czy obwód figury drugiej jest większy od obwodu figury pierwszej? Musimy wyznaczyć obwód tej figury. Ten bok ma długość 8. Ten długość 4, ten długość 5, ten długość 1, ten długość 2, ten długość 1, ten tutaj na górze również 1, no i ten bok 4. 8 dodać 4 to 12. 5 dodać 1 to 6, plus 2 to 8, plus 1 to 9 i plus 1 to 10. No i plus 4. 12 plus 10 to 22, plus 4 to 26. Obwód figury drugiej jest większy od obwodu figury pierwszej. Prawda! Zapraszam do obejrzenia rozwiązania kolejnego zadania z egzaminu gimnazjalnego. Zachęcam Cię również do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie. Pistacja Matematyka.